Witam. Tym razem mamy coś z Pioniera. Jest to model SE305. To model produkowany przez firmę Pionier w latach 1973-1981. Słuchawki zostały wyposażone w dynamiczne głośniki o dużych rozmiarach 70 mm. Dzięki swojej konstrukcji skutecznie tłumią dźwięki zewnętrzne. Warto zwrócić uwagę na elegancki i modernistyczny design tego modelu. Zewnętrzna część nausznika jest pokryta miękką ekoskórą. Również obszyte ręcznie pady i gąbka na pałąku zostały wykonane z tego materiału. Głośnik to stożek z folii poliesterowej. Sygnał wejściowy maksymalny to jest 500 mW. Impedancja nominalna to jest 8 Ohm. Poziom ciśnienia akustycznego 108 dB, czyli dosyć spory. Pasmo przenoszenia 20 do 20 tysięcy herców, wtyczka jack 6 i 3 mm, długość kabla spiralny 4 metry, waga 435 gramów. Cena nowy w tamtych latach około 120 marek niemieckich. Słuchawki bardzo ładnie wykonane, dosyć wygodne i zaprojektowane tak, aby dźwięki zewnętrzne docierały jak w najmniejszym stopniu do środka. I faktycznie tak jest. Jest to drugi model od dołu. Dźwięk tych słuchawek, mogę powiedzieć, że jest słaby i cichy, jakby w nich nie było mocy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo przecież generują aż 108 dB. No to jest dosyć sporo. Miałem kiedyś najniższy model SE205 i zachowywały się podobnie. Myślałem, że są zepsute i odesłałem. Ogólnie to fajny element mojej kolekcji słuchawek za niewielkie pieniądze i w miarę dobrym stanie wizualnym. Nie powiem, bo mają przebłyski. Jak się je podkręci trochę mocniej, wtedy fajnie grają. Niestety jest więcej wtedy zniekształceń i słabo to wypada. No słuchawki, tak jak mówię, bardzo fajny stan techniczny. Ładne są, nie są praktycznie zniszczone. Środeczki, proszę zobaczyć, są gąbki, nie jest zniszczone. Wszystko w najlepszym stanie. Również ta gąbka. Pady bardzo ładne. Tak samo pałąk, ta skóra, wszystko wygląda na idealną. No dość ciekawy model. Bardzo ładnie leżą na uszach. Naprawdę są super wygodne słuchawki. No niestety, tak jak mówiłem, nie grają. Nie wiem, czy słuchawki z 70 lat tak słabo grają, czy po prostu te głośniki się po prostu w środku zużyły. W każdym bądź razie mam więcej par z 70 lat i one grają tak jakby trochę znacznie, znaczy nie trochę, znacznie ciszej niż takie świeższe słuchawki, powiedzmy z lat 90. Jedynym wyjątkiem, który bardzo dobrze gra właśnie z lat 70. to jest Dual DK 710. Także może tyle o tych słuchawkach. Co do polecenia, no jeśli chodzi o odsłuch, no to też nie polecam tych słuchawek. Tak jak mówiłem kiedyś już, każdy ma inny gust odsłuchowy, więc może akurat komuś będzie to leżało. Dla mnie te słuchawki grają słabo. No nie mają tej dynamiki takiej, jak ja lubię. Zapraszam do oglądania innych filmów i polecam, będą kolejne na pewno ze słuchawkami.